Rada Miejska w Nowej Dębie na ostatniej sesji zajęła się wysokoprocentowym tematem. Przy jednym głosie przeciwnym i jednym wstrzymującym się wprowadziła zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych. 10 stycznia wprowadzono nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która umożliwia radom gmin ustalenie w drodze uchwały dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy ograniczenie w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Nowa Dęba, podobnie jak wiele innych gmin w Polsce, skorzystała z takiej możliwości. Również ze względu na skargi mieszkańców bloków, przy których znajdują się sklepy sprzedające trunki w godzinach nocnych. Mieli oni dość nocnych hałasów i zakłócania spokoju. Zanim uchwała trafiła pod obrady Rady Miejskiej, zorganizowane zostały konsultacje społeczne na temat zakazu handlu wysokoprocentowych trunków między godziną 22 a 6 rano. Mieszkańcy wypowiadali się za pośrednictwem ankiety internetowej na stronie magistratu, korespondencyjnie oraz na zebraniach wiejskich i osiedlowych. Na tych ostatnich zdania były podzielone. Ostatecznie na sesji radni ograniczyli sprzedaż napojów alkoholowych w godzinach od 22 do 5.30 rano. Ograniczenia sprzedaży dotyczą sklepów i stacji benzynowych.